Przyjaciele, chcę, żebyście zostali jeszcze kilka minut. Chcę powiedzieć, taką rzecz. Jesteśmy ludźmi, którzy rozumieją, czym jest służba Bogu. Wiemy, że nasze życie jest związane ze służbą. Tutaj jesteśmy po to na tej ziemi. Jesteśmy przyjaciółmi Boga, nie jesteśmy Jego sługami, ale przyjmujemy postać sług, aby ten świat został uratowany. To jest nasza robota. Nieważne, jaka jest to służba, ale w służbie naszej jest mega ważne, żeby nie było przerostu formy nad treścią. Przerost formy nad treścią będzie zmiatał nasze służby. I po pierwsze, to jest temat zaniżonego życia modlitewnego. Przerost formy nad treścią pojawia się wtedy, kiedy jest zaniżone życie modlitewne. Jeśli ty służysz z większą pasją niż się modlisz, to masz problem. I obojętnie, w czym ty służysz. Czy to jest służba wewnętrzna, czy zewnętrzna. To jest bez znaczenia. Czy tutaj sprzątasz, czy tutaj działasz technicznie, czy pomagasz ludziom od środka, czy jesteś człowiekiem wywierającym wpływ na zewnątrz. Zaniżone życie modlitewne to jest twój wróg. Jestem człowiekiem służby tyle lat. Jak wiecie, jak żyjemy. Co drugi tydzień ja jestem w domu. Siedzę na walizce. Służę ludziom. Działam w pełnym, że tak powiem, wymiarze godzin i chyba ponad plan. Natomiast dla mnie życie modlitewne jest zawsze z przodu. Ja zawsze więcej się modlę niż służę. Zawsze. Od prawie 20 lat. Po drugie, to jest zaniżenie poznawania Boga. Czytania Biblii, czytania różnych odpowiednich książek, słuchania odpowiednich kazań. Rozumiecie? Jesteśmy ruchem przebudzeniowym, ale wiem, że jest to temat problematyczny tutaj. Charyzmatyk, jak się rozpędzi, jest jak w ogóle kula armatniana. Tylko że jeżeli nie będzie na stałe poznawał Boga coraz głębiej i bardziej, to jego życie nie będzie na tyle twórcze, żeby jakby chciał. Bo to twojego poznania Boga już nikt nie zabierze, które masz. Ale musisz zrozumieć, że Bóg to jest nieskończona postać. I tobie nie wolno nie szukać Boga. Tobie tego nie wolno. Nie wolno, nie wolno się zintelektualizować, nie wolno stać się człowiekiem intelektu pod tym względem, żeby w ogóle wszystko złożyć razem, teraz szukam Boga, nic nie robię, bo to nie o to chodzi. Ja powiedziałem, jesteśmy ludźmi służby, cały czas biegniemy i nie ustajemy. Rozumiecie? Ale my musimy poznawać Boga. Musisz czytać Pismo. Musisz czytać duchowe książki. Słuchać odpowiednich w ogóle poselstw. Nie na zasadach takich, że wstajesz rano i słuchasz moich dwóch kazań. Ja nie wiem, co bym miał z głową, gdybym wstawał rano i słuchał swoich dwóch kazań. To nie chodzi o słuchanie moich dwóch kazań codziennie. Rozumiesz? Że jest 14 kazań w ogóle w tygodniu, plus niedzielne. To można oszaleć. To jest tak, jakbyś jadł po 10 gramów białka na kilogram wagi ciała. Rozumiesz? To coś ci pęknie w środku. Nie wyrobisz. Ale musisz to zbalansować. Zbalansować. Musisz szukać Boga. Dalej. W tym przeroście formy nad treścią trzeba zrozumieć, że tak. Jesteśmy, wiecie, jak jesteśmy na przykład koncentrowani na media. Bardzo dobrze.
bądźmy medialni, mamy być coraz bardziej medialni. Ale nasza medialność musi iść zawsze w drugiej linii. To musi być element jakby drugoliniowy. Kiedy głosisz Chrystusa na ulicach, to twoim głównym obowiązkiem jest skupienie się na tym, aby głosić Chrystusa na ulicach. Głosisz Chrystusa. Jeżeli filmujesz, jeżeli robisz zdjęcia, to wszystko, bo to masz robić, ale to ma być jako praca wtórna. Do tego należy delegować wielokrotnie ludzi, którzy nie będą robili twoich zadań. Chciałbym, żeby ci z was, którzy są na pierwszych liniach frontu, nie skupiali się na filmowaniach. Bierzcie ludzi z kościoła, którzy się będą tym zajmować, a którzy nie są ludźmi, którzy w ten sposób głoszą jak wy. Jesteś ewangelistą? Głoś Ewangelię. Weź człowieka, który nie jest ewangelistą, żeby cię filmował. Weź drugiego, żeby ci robił zdjęcia. To będzie jego służba i on swoją zapłatę odbierze, bo to będzie wielka rzecz, którą on robi. Pamiętacie, jak powołali diakonów? Zebrała się grupa apostołów i powiedziała: niedobrze jest, abyśmy usługiwali przy stołach, kiedy służba słowa pada. Rozumiecie? Diakonia, szeroko pojęta, to jest pomoc ludziom z pierwszej linii frontu. Zasadniczo głosimy wszyscy. Ale jedni z was są w tym jak Messerschmitty. I ci z was powinni się na tym skupić. Niech każdy chce, niech sobie pogłosi. To nie o to chodzi. Ale ci, którzy nie są w takim ogniu jak wy, niech się zajmują takimi rzeczami jak filmowania. I to będzie ich służba. I to trzeba. A ja mówię tutaj dlatego bardzo jasno o tym, dlatego że musicie budować relacje i umieć to komunikować ludziom. Słuchajcie. Chcę wam coś przeczytać. Jest taki werset, w zasadzie nawet dwa, które są w liście do Galacjan. O uczynkach ciała. Dlaczego chcę wam to stąd przeczytać? Ponieważ chcę wam przeczytać to z listu do Galacjan, który zrobiliśmy, który mamy zrobione. List do Galacjan, przełożenie apostolsko-prorocze Biblia Mocy. I to jest przez całe moje życie najlepszy przekład, jaki czytałem tego. Bo działania starej cielesnej natury są jawne, widoczne i oczywiste. Są nimi: zdrada małżeńska, egoistyczne lansowanie się, zachowania niezgodne z prawdami Bożymi, brak samokontroli, oddawanie czci stworzeniu zamiast Stwórcy, manipulowanie drugim człowiekiem w celu osiągnięcia własnych korzyści, wrogość, kłótnie, emocjonalna wybuchowość, złość, egocentryczna chęć zrobienia kariery, bunt przeciwko prawdom Bożym, zafałszowanie prawd Bożych, złośliwe działania na czyjąś niekorzyść, morderstwo, systematyczne odurzanie się, systematyczne imprezowanie i podobne. Lepiej nie można było. Nie jesteście starymi ludźmi. Nie ma u was starej natury. Ale tutaj nie jest napisane, że to się ma, jak się jest jedynie starym człowiekiem. To jest napisane, bo działania starej cielesnej natury są jawne. Działania to są flashbacki starej natury w duszach ludzi. To są flashbacki. Posłuchajcie, wiecie, że kładziemy bardzo duży nacisk na to, aby ludzie jakby siebie określali jako zjednoczonych z Bogiem. I mamy to robić. Jesteśmy jedno z Chrystusem i w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Ale musicie stać na straży tego, żeby się nie lansować.
Ponieważ egoistyczne lansowanie się to jest wszeteczeństwo. To oznacza dokładnie greckie słowo porneo. Ono nie oznacza pornografii, wchodzenia tam w akt seksualny czy coś. To jest egoistyczne lansowanie się. I to jest uczynek starej natury, który się grupuje w duszy. Rozumiem. Więc zbadaj, co prezentujesz. Lansuj się, ale zobacz, jaka jest tego podstawa. Czy podstawą tego, że podnosisz swoją osobę, jest Chrystus, który ma być zobaczony? Czy jest to coś, co w tobie brzęczy i chce, abyś pokazał w ogóle siebie z najbardziej takiej zwykłej, prymitywnej strony, po prostu, aby cię ktoś pochwalił. Zobaczył, doceni. Bo jeśli tak jest, zapraszam na terapię. I nie bójcie się tego. To jest bardzo ważne. Czemu tak mówię? Ponieważ jesteśmy już na tym poziomie, że ogólnie uważam, że jesteśmy dorosłymi ludźmi. Takie wnioski wyciągam. Jest tu też napisane o takie rzeczy jak wrogość, kłótnie. Chciałbym, żebyście stali na straży tego, co się nazywa rywalizacją. Przyglądajcie się sobie, czy nie rywalizujecie ze sobą. Bardzo was proszę. Bo to jest uczynek starej natury zgrupowanej w naszej duszy. Nie rywalizujemy ze sobą. Jesteś unikalny, obdarowany i nie masz żadnego zagrożenia ze strony innych usługujących. Nikt nie jest dla ciebie zagrożeniem. Jeśli odczuwasz w sobie takie zagrożenie, tak? Zapraszam na terapię. Będziemy o tym rozmawiać. Że czujesz się zagrożony przez innych ludzi. Mam jeszcze 3 punkty. Chciałbym, żebyście dbali o wszystko, co jest związane z całą infrastrukturą w Kościele, o tym mówiłem ostatnio. Dbajcie o każdą rzecz. Niech nic nie będzie pozostawione bez waszej dbałości. Dbajcie o sprzęty, dbajcie o kable. Zobaczcie, jak wygląda scena. Chciałem podziękować Tatkowi, Przemkowi, każdej osobie, która wzięła udział w robieniu tej sceny, bo widziałem, jak oni zasuwali na tej scenie. Poznikały kable, poznikały złe przyłącza. Rozumiecie? Chcemy dbać o każdy najdrobniejszy element. Dbajmy o te rzeczy. Dbajmy o sprzęty, bo mają nam służyć jak najdłużej. Następna rzecz. Chciałbym, żeby modlitwy wstawiennicze były priorytetami dla nas. Modlitwa wstawiennicza to nie jest miła rzecz. Nie ma tutaj wyzwoleńczego namaszczenia. Na modlitwie wstawienniczej nie dzieją się zazwyczaj znaki, cuda. Modlitwa wstawiennicza jest orką na ugorze. Zapraszam do tej orki. Nie znaczy, że jeżeli musisz być na każdej. Nie możesz, nie bądź. Ale chciej być. Powiedz, Panie Boże, chcę być na tych modlitwach. To są tak naprawdę nasze 2 główne spotkania. Lepiej nie być na jakimś nauczaniu, czy na jakichś warsztatach, czy nawet nie pojechać na grupę domową. Rozumiesz? A na tej wstawienniczej być. Ja wiem, że możesz być zapracowany, ale raz w miesiącu nawet spróbuj tu być. Spróbuj walczyć. Ramię w ramię z innymi ludźmi. Rozumiesz? Ja wiem, że to jest trudne być może. Ale jeżeli możesz, bo może tak, że nie możesz, może nie każdy człowiek ma takie same życie, są ludzie, którzy nie mogą. Ja to w ogóle rozumiem. Ale ja rzucam takie hasło. Chciałbym, żebyśmy w te środy stawali ramię w ramię, walczyli, wiecie, bo wtedy naprawdę wykonujemy, jakby ci to powiedzieć, pracę. Tam nie ma zbioru.
Okej, ale jest praca. I ostatnia rzecz. Może się to wydać dziwne. Ale masa ludzi u nas w Kościele używa wulgarnych słów. I szczerze powiedziawszy, mam tego dość. Ludzie uważają, że to jest w porządku. Wiecie, ja używam, to się może komuś wydać dziwne. Ja od 19 lat ponad nie użyłem wulgaryzmu. Każde moje słowo jest przemyślane i odpowiednio użyte w odpowiedniej sytuacji. Nawet debata kiedyś była na temat mojego słownictwa. Wypowiadał się pewien pan profesor z Uniwersytetu Śląskiego na ten temat. Zbadał wszystko, świadczył jak ze świata. Zbadał wszystko, co mówi, powiedział, pan Ceroński nie używa wulgaryzmów. Ale ludzie u nas w Kościele używają wulgaryzmów. Po prostu. I chciałbym, żebyście tego nie robili. Wasze języki to nie jest śmietnik. Jeżeli powściągniesz swój język od używania wulgaryzmów, to nauczysz się dużo o swoim języku. Ja zawsze to mówiłem, zapytajcie mojej żony, dzieci nasze uczyłem od małego. Mów pięknie, będziesz miał pięknie. Zdenerwujesz się? Ja rozumiem, że się denerwujesz. Jak ja się denerwuję, tak, to nie jest równoznaczne z tym, że używam wulgaryzmów. Poddaj swój język Bogu. Bogu. Niech ludzie nie słyszą, że ty bluzgasz. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym. I my musimy dawać przykład ludziom. Rozumiecie? Nie jesteśmy religijni, nie jesteśmy moralni. Jeśli trzeba, to jesteśmy. Jeśli trzeba inaczej, jesteśmy inaczej. Ale musimy trzymać tak zwane osobiste piony. To musi być twój osobisty pion. Twój prywatny pion. Bo można uzdrawiać chorych, wypędzać demony, prorokować, wskrzeszać zmartwych, a jednocześnie, podczas kiedy podniosą ci się emocje, wylać z siebie takie szambo, że przypuszczam, że aniołowie uszy zatykają. Bogu akurat to nie przeszkadza, bo on patrzy na ciebie przez Chrystusa. Rozumiesz? Ale chociaż zważ na aniołów. Rozumiesz? Aniołowie nie patrzą na ciebie przez Chrystusa. Po prostu. Takie banalne sprawy. Chciałbym teraz zrobić tak.